Dziś 24 września 2020 roku jesteśmy w Atenach na obiektach olimpijskich. To tutaj właśnie w 2004 roku Polskę reprezentowała biegaczka Anna Guzowska. Wtedy byliśmy dumni z jej pobytu tutaj na tych obiektach, a dziś zastanawiamy się, kiedy ta reprezentantka Polski, kiedy ta sportsmenka zacznie działać zgodnie z prawem. Jutro znów ojciec dziecka, Bartłomiej Guzowski, będzie próbował zobaczyć się ze swoim synem w Krakowie. Niestety Anna Guzowska łamie prawo, nie dopuszcza ojca do dziecka. Jaki jest honor sportowca, jaki jest honor reprezentantki Polski, jaki jest honor człowieka związanego z ideami olimpijskimi? Będziemy pytać o to również w Polskim Komitecie Olimpijskim. Stan na dzisiaj jest taki. Dwa tygodnie temu Bartłomiej Guzowski nie widział się z synem. Reprezentantka Polski będzie musiała zapłacić za niesubordynację 2000 zł. Jutro, czyli 25 września 2020 roku, jeżeli nie wyda dziecka na widzenie, znowu będzie musiała zapłacić. Czy tak powinna wyglądać idea olimpijska? Czy tak powinno wyglądać wychowanie w duchu sportu, w duchu pojednania, pokoju, wszystkich idei, które wiążą się z Igrzyskami Olimpijskimi? Smutna historia, natomiast historia łamania prawa, na którą absolutnie nie ma przyzwolenia. Będziemy Państwa na bieżąco informować również z Polski o tym, co dzieje się w tej sprawie i czy znajdzie się ktoś, kto będzie potrafił przywrócić praworządność przy tym dramacie.